Ajax przegrał spotkanie z Brighton u siebie 2-0. do Wpostawił się w mega trudnej sytuacji w swojej grupie widzę Europy. Ale ja osobiście jestem z ekipy z Amsterdamu dosyć zadowolony, mimo wszystko. I wydaje mi się, że żeby móc mieć takie podejście, no to trzeba Ajax przez cały sezon oglądać wszystkie mecze i tak dalej. No widziałem postęp po prostu kolejny raz i to było zdecydowanie za mało na Brighton. Brighton, które w tym momencie jest bez porównania lepszą ekipą. Brighton, które wygrało, sprawiając wrażenie jakby grało na pół gwizdka, tak naprawdę momentami. Wydaje mi się, że gdyby Anglicy naprawdę chcieli i naprawdę potrzebowali, i gdyby depnęli, to wygraliby to spotkanie wyżej. Ewentualnie po prostu bardziej by cisnęli, gdyby te dwie bramki im nie wpadły. Ale Ajax w końcu po raz pierwszy chyba w tym sezonie miewał momenty, że faktycznie stosował pressing i nawet ten pressing momentami wychodził. Bramkę na 0 do 1, która w dużej mierze ustawiła to spotkanie. Ajax stracił po bardzo poważnym błędzie Vosa, bo stracił piłkę, nie wiem, jakieś 30-40 metrów. Przed swoją bramką, w taki sposób, że no, tam Brighton nie mogło w zasadzie tej sytuacji nie wykorzystać, a później to już jakoś poszło w taki sposób, że Brighton nie sprawiało wrażenia ekipy, która byłaby choć trochę zagrożona, i były potem sytuacje dla Ajaxu niezbyt dużo klarownych, szczerze mówiąc, no ale udało się jednak mimo wszystko nie wiem, oddać strzał w słupek i tak dalej. Coś tam Ajax kreował, i wydaje mi się, że. Jest tutaj nadzieja na to, że ta ekipa jest jeszcze w stanie coś zdziałać. Nie widzę Europy. Wydaje mi się, że tutaj jest już pograne, że nie ma szans na to, żeby wyjść z grupy. Nie wiem, jak w momencie nagrywania tego filmu skończył się mecz AEK-u z Marsylią, ale o trzecie miejsce i grę w Lidze Konferencji później jest... No, wydaje mi się, że też jest mało prawdopodobne ale zobaczymy, jakaś tam szansa na pewno jest i jeżeli Ajax zostanie w lidze konferencji na przykład na wiosnę, to ta drużyna jestem przekonany, że już będzie miała jakikolwiek sens, żeby wychodziła na boisko w Europie. Poza tym wydaje mi się, że można pochwalić Ansu Fatiego, który nie zagrał jakiegoś spektakularnego meczu, ale to jak strzelił bramkę... Robi wrażenie, to było bardzo dobre uderzenie. E, bardzo spokojne, precyzyjne, no i plusik. Z drugiej strony to niezbyt często mi się zdarza, muszę chyba pochwalić Briana Brobea, który odnoszę wrażenie, że w ogóle trochę do góry idzie ze swoją formą. Holender sprawiał wrażenie, jakby strasznie mocno mu zależało na tym, żeby wszyscy zrozumieli, dlaczego nazywany jest brobist. Cała masa wygranych pojedynków fizycznych i e, no obrońcy nie mieli szansy na to, żeby go przepchnąć. Uderzył w słupek też e, i. No, aż tak dużo poza tym słupkiem z jego gry nie wynikało, ale wydaje mi się, że trudno go winić, jakichś dużych błędów nie popełniał, a na pewno bardzo mocno było widać, że jest w tym meczu, że piłka go w miarę szuka co nie do końca się zdarzało wcześniej w tym sezonie. I w tym kontekście widzę spory progres. A jeżeli jest jeden piłkarz, o którym chciałbym coś powiedzieć negatywnego, no to będzie to kapitana Ajaxu, Steven Bergwijn. Steven Bergwijn, który generalnie wyglądał jak B2, taki wiecie, bombowiec. W specjalnej wersji B7 stealth, bo zupełnie niewidoczny był Bergwijn w trakcie tego spotkania. Absolutnie niegodny piłkarza Ajaxu, wręcz to był występ, masakra jak. No, ale to kapitan i bardzo trudno uwierzyć mi w to, że w najbliższym czasie powąchała ławki. A szkoda. Brighton gratuluje pewnego zwycięstwa i życzę tego, żeby w Europie wiodło im się jak najlepiej. Wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która odczuwa sympatię do drużyny Dezerbiego. Oby wiodło im się w Europie jak najlepiej. Super by było też ich nawet zobaczyć, w Lidze mistrzów w przyszłym sezonie. No, droga przez Ligę Europy byłaby mega ciężka, w Premier League możliwe, że nawet jeszcze bardziej. No ale cóż. Wolno trzymać kciuki, chyba nie? Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.